Cześć, jestem Frono, po drugiej stronie siedzi Heviro. Cześć, piękni ludzie. I dzisiaj recenzujemy dla was Chapter Fairy Tail'a numer 425 pod tytułem Sabertooth, albo Szablozębni, albo coś tam. To jest dziwne, ponieważ w Sabertoothie nikt nie ma takich długich zębów, o takich. Albo nie jest Power Rangersów. Tak, to było spare. Dobra. Jakaś nowa seria Power Rangersów. Dobra, mniejsza z tym, lecimy. Jak wiecie, na co wybrał się do Szablozębnych po to, żeby dowiedzieć się, co Greya. Tak. I zastanawiacie się pewnie, dlaczego? Dlaczego, kurczę, akurat do Sabertootha? No ja się zastanawiałem na przykład, dlaczego on akurat jedzie do Sabertootha, żeby dowiedzieć się, gdzie jest Grey. To jest takie dziwne. I co się okazuje, że Future Roach, czyli ten, co miał... Pamiętacie ten ark z czasem 2 lata temu? Pamiętacie, że Natsu coś, że Roach coś powiedział Natsu? Nie pamiętacie? No to teraz sobie przypomnijcie. No dobra, ale i tak jak tam patrząc na Mashima i na to, jak potrafi wywalić lachę na to, co robi, to i tak to jest bardzo dobry hint, więc... Tak, no. Tutaj odpuszczamy. No tak, no i cycy, wywalić lachę na to, co robi. Dlatego tam jest tyle cyców! Było miękko wywalać. Dokładnie. I słuchajcie, żeby to było takie, żeby tak do końca to powiedzieć, Frofa zabije Grey, który jest teraz zły i okrutny. Tak, przylizało mu włosy i teraz od razu stał się zły. Tak, co ma swoją logikę, że na przykład, że Roach by, znając Greya, że ma w nim dobre stosunki, to od razu by się nie rzucił, nie broniłby Frofa, bo by na tym mógł zareagować. Dobra, to jest logiczne. Znajemy się. Tak. Ale słuchajcie, to co jest najlepsze, to jest to, jak Sabertooth się zmienił. Po pierwsze, Fairy Tail upadł, więc prawie wszystkie najlepsze roboty idą do nich. Mistrz Gildii jest najmniej odpowiedzialną istotą na świecie. Sting się spasł po prostu. Tak, dopiero Lucy musiała go odchudzić. Bo to, nie ona Lucy, to nie Lucy go odchudziła, tylko ta druga. Nie, ta waga. No tak. Lucy nie ma wagi, wagę ma chyba ta druga. Yukino. No. Która jest na... Nieważne, kto go odchudził, ktoś go odchudził, no. Tak, duchy są takie przydatne. Bo wiecie, bo był turniej jedzenia i oczywiście Sting musiał zeżreć tonę jedzenia i tak wygrała Minerva, która jadła nowym widelcem. Taki humor. Skoro już o niej mówimy. Słuchajcie, jeszcze zanim powiemy jeszcze jedno. Szablozębni nie wzięli udziału w olimpiadzie, bo nie było Fairy Tail'a. Czyli nie mieli darmowej reklamy, nie pokazali się, że są silni, nie zwiążyli przeciwnika, tylko dodatkowo nie było Fairy Tail'a. Ale i tak dostały wszystkie najlepsze roboty, więc proszę cię. Ale no wiesz, no taki pokaz siły, no to jest, wydaje się, logiczne. Tym bardziej, że nie ma Fairy Tail'a i trzeba pokazać, kto jest najsilniejszy, prawda? No jest. No do. Nie, bo wiecie, bo nasza gildia, tak by zniknęła jakaś inna, to byśmy powiedzieli, Boże, tak strasznie, mamy wszystkie roboty, ale tak strasznie, że nie ma tej drugiej gildii. Nie skopiemy tych słabych, nie. Jedźmy dalej, co sprowadziło generalnie Minervę. No, Natsu spotkał się ze Stingiem, spotkał się generalnie z Sabertoothem i okazało się, że ma sprawę do Rogue'a. Rogue się okazuje wyruszył na misję razem z Minervą nie tak dawno temu, więc może jeszcze zdążą ich złapać przy bramie miejskiej. Łapią ich przy bramie miejskiej, gdzie Natsu zabiera Rogue'a na prywatną rozmowę, a Lucy z Minervą również ucinają sobie krótką pogawędkę. I słuchajcie, i to jest najbardziej debilna rzecz, bo normalny autor by zrobił... Nie wiem, jakoś, że Minerva nie chce mówić, że cokolwiek, że się wstydzi. Chociaż Minerva się wstydzi, ale Lucy to ją rozchmurza jednym słowem. To były pojedynki gildii. No. Nic!
Prawie umarłam, to były pojedynki gildii, spoko. Spoko. Przepraszam. To słuchajcie, to był najlepszy element komediowy Fairytale'u od dawna. To jest mniej więcej tak, jakbym podszedł do Adolfa. Ej, zabiłeś 18 milionów ludzi ponad. Spoko, zdarza się, to był taki zły dzień, prawda? Omsknął ci się długopis. Zamiast 18, to ci się machnęło jeszcze 6 zer na koniec. Stare dzieje, choć idziemy na Bronxa. No, bzdura pełną gębą. Jeszcze do tego, to znaczy... Dlatego właśnie się tego bałem, jak Minerva była Neo Minerva i chciała wszystko zabić. No. Cały czas się śmieję z tej Neo Minervy. Tak. I że to było takie, wiecie, to było takie bezsensowne, tak naprawdę. Bo i tak wiadomo było, że Minerva musi być tą dobrą. No tak, ale wiesz, cały ark z demonami był tylko po to, żeby Erzę można było, wiesz, zbiczować nago w dungeonie. Tam się ten ark skończył, więc... No wiesz, dla mnie. Właśnie w anime się teraz zaczyna ten ark, więc czekam, aż to, jak to ocenzurują. Ale no w wersji Blu-ray może będzie bez cenzury. Na pewno. I słuchajcie, tak jak... To znaczy, podoba mi się nawiązanie fabuły, że to nawet... do smoków się cofamy, żeby to nawiązać historię. Mam wytłumaczone, dlaczego Natsu musi uratować w ten sposób Greya, bo okazuje się, że... Chyba się domyśla, chyba mu ten Future Shadow musiał powiedzieć, Future Show Roach musiał powiedzieć mu, że Grey jest w awatarze, bo wystarczy tylko tyle, że Natsu patrzy na ten plakat z zadaniem i już wie. Na ten wanted plakat z One Piece'a. Tak, i on już wie, że tam jest awatar, że po prostu on musi pójść i odzyskać Greya i to jest fajne. I oprócz tego mamy jeszcze jeden humorystyczny element pod tytułem Lucy próbuje macać swoje serce. Ale nie może zmacać swojego serca, bo masz za dużo cycków wszędzie, więc... Tak, no więc sorry. Słuchajcie, straszna ręka choroba. Wygląda mniej więcej tak, patrzcie. Tak, moje serce. Dobra. Nie przedłużamy tego. Jezusie Maria, to było takie... Generalnie Fairy Tail'e ostatnio to są takie, czekamy na jakąś bitwę i bitwa będzie pewnie, wiem, może jakaś w drodze do tego awatara, może w środku awatara, trudno mi jest powiedzieć, czy kogoś jeszcze znajdą może po drodze. Tak, a na razie to jest taki zwłaszcza, że Wendy zostawili z Juvią. Tak, więc mam nadzieję, że się Erza gdzieś napatoczy, bo tak naprawdę większość ludzi czyta Fairy Tail'a dla Erzy, która jest najlepszą postacią. Niech ci będzie, że jest najlepszą postacią. No nie będziemy się kłócić. Nie będziemy się kłócić o jezioro Marvin i o Mavis. Akurat o to mi nie chodziło, ale najwięcej do Jeanów jest z Lucy przecież. No a przepraszam, jeszcze mamy dla fanów Lucy Natsu, mamy scenę. Oczywiście, gdzie Lucy już się domyśla, że o Jezu, chyba coś do niego czuje, a Natsu ma na to serdecznie wyrąbany, bo jako bohater shonena on nie musi rozumieć nic z miłości. Dokładnie, zwłaszcza, że miał tylko jednego rodzica, to jest gender, więc wyrośnie na małego zboczeńca, znając życie. Dokładnie, więc dopiero jak mu Lucy da ciastko, czy... za ciastko się ożeni, to wtedy będziemy mieli małe nasy. Co więcej, jego rodzic nawet nie był kurwa człowiekiem. A to przybrany, potem się chociaż nie, patrząc na jego prawdziwą, to mógł być nawet jego matką, mogła być demonica czy coś. Dobra, jego ojcem była nie, książka. Żeby dokończyć urodzenia dziecka, przełóż na stronę 90. Dobra, słuchajcie, nie przedłużajmy tego. No, było średnio po prostu, prawda? Dokładnie. Zwykła przejściówka. Dobra. I tak, zwykła przejściówka. I pamiętajcie, jeżeli kogoś nakopiecie, pobijecie i zastraszycie, przeproście. Może wam wybacz. A jeżeli dzisiaj były wasze urodziny, to wszystkiego najlepszego, piękna osoba. Trzymajcie się. Cześć.